No i co, udało mi się dojechać do wysokości Koszalina. W sumie dzień dobry bardzo, bo to już będzie następny film. No, do wysokości Koszalina i co? No i coś zaczęło się w tych przerzutkach pieprzyć z tyłu. Niby na postoju, na luzie, gdy naciskam na pedało, koło chce się kręcić, chce jechać do przodu, ale tylko wsiądę, gdy nacisnę, to po prostu łańcuch przeskakuje, strzela. I lipa, no nie da się nic zrobić. Nie chcę jechać, po prostu nie chcę jechać. Nie wiem, w czym jest problem. Może to jakoś rozregulowało się coś czy coś, nie mam pojęcia i nie mam chęci nad tym zbytnio grzebać. Poza tym już mam podwózkę, może nie blisko, nie, może niedaleko, ale był tutaj chłop, nie wiem, czy tu pauzował sobie, czy coś, tu jest taki zajazd. Pauzował sobie chłop i akurat tutaj dojechałem i mówi do mnie, że skoczy do Koszalina, weźmie jakąś paczkę czy coś tam, no i będzie wracał, to może mnie wziąć. Może tu, no będzie wracał, no będzie jechał, to może tu zajechać, no bo to jest faktycznie, kurde, półtora klocka czy tam ze dwa od znaku Koszalin, co nie? I mówi, że będzie jechał na Szczecin. Na Szczecin, nie na Szczecin, no się na Szczecin, no z trasą na Szczecin, tylko że do Białogardu. Nie jest to jakiś tam wielka odległość kilometrów, bo nie wiem, czy to jest 20 czy 30 kilometrów, ale to jest dużo w tym momencie, no bo nie wiem, co robić z tym rowerem. Niestety muszę tutaj stać i muszę czekać. Czy jeżeli w ogóle chłop przyjedzie, bo mógł tak powiedzieć, tylko na odczepnego i pojechać. Ja spróbuję coś tu pomajstrować, ale co, ale... No ale no nie wiem, nawet nie wiem w sumie, jak tam w to łapy wsadzić. No będzie problem i to wielki. A jestem przy głównej drodze szybkiego ruchu, także ruchu, ruchu i pojeździe. A tak, kurde, fajnie szło. No i przesympatyczny pan z ciężarówki, którego pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc, dowiózł mnie do Białogardu. Tam na szybciaka próbowałem zrobić ten rower, przy okazji co zjadłem. Próbowałem zrobić ten rower. No i rzecz jest w tym, że było tam na łańcuchu, na zębatce tej z tyłu, nawinięta jakaś siano, sucha trawa chyba, albo trawa. I co, no oblazła tymi smarami, że nawet tego nie było widać, dopiero gdy to wydubałem. Ale to jednak chyba jeszcze nie to. Coś tam się dzieje z tymi małymi kółkami przy tych przerzutkach, nie wiem, jak to się nazywa. I o co w tym chodzi. Jest to zawalone wszystko takim smarem, syfem, tłuszczem, brudem, kurzem, piachem. No i jadę, jadę, jadę i nagle strzeli. No i pedałuję w miejscu, a rower w ogóle nie chce jechać. Za chwilę załapie i jedzie. No jest to męczarnia faktycznie. Najgorsze jest to, że jest już późno i za chwilę będzie zaczynnie się robić ciemno, a ja nie jestem przygotowany na to, ponieważ nie mam oświetlenia. Nigdy nie sądziłem, że będę zmuszony jechać po nocach. Także takiego oświetlenia jakiegoś nie montowałem. Odblaski w sumie z tyłu mama to najważniejsze. Z przodu jakąś lampkę przyczepię i będzie gitara, ale nie wiem, czy mi się uda dojechać do domu. Tak bardzo chciałem dzisiaj dotrzeć do domu. Chyba jest to jednak niemożliwe. No cała droga, fart, niesamowity, szczęście. Wspaniali ludzie, którzy mi pomagali. A pod samym domem taka dupa. Ale! No akurat tutaj to nie. Ale! Spójrzcie tam! Nie ma to jak pięknie skoszone pola. Chociaż tyle dobrego w tym niedobrym. No dobra, coś będę się starał, napiję się i będę się starał coś działać. Kurde, mam nadzieję, że tu będzie zaraz jakiś sklep, bo woda mi się kończy, a pragnienie jest masakryczne. Zajechałem na pobliski CPN po dostawę płynów. Godzina późna. Szarawo się robi. Ciemnawo. Słońce gdzieś tam z bokowca świeci. Auta jeżdżą. Ja też jadę. Dobrze będzie później, coś wymyślimy może. Zobaczył mnie jakiś człowiek, który jeździ tirem, ciężarówką i postanowił sobie porobić zdjęć z rowerem,
a gdy wychodziłem przy okazji wziął, porozmawiał ze mną o co chodzi, co i jak, 5-10, także było można poznać fajnego człowieka. Przy okazji już rozmawiałem z nim, podeszły dwie kolejne osoby, także następni ludzie zainteresowani akcją, gdy się o tym opowiada, w jakim celu jadę, o prawie, ale fajna stara chałupa, w jakim celu jadę, po co, na co i dlaczego, no to jaki auto, to co, no to wszyscy kiwają głowami, że to bezsens, że to taki pies ogrodnika, komuś nie dać, samemu nie wziąć. Chodzi tutaj o stwierdzenie padło na temat archeologów, bo stwierdził ten człowiek, że nie są w stanie wszystkiego wykopać z tej ziemi bez naszej pomocy oczywiście. Także tak to wygląda. Jadę dalej, bo masakra, to jest cały czas górki po górki. Nie wiem, czy w Kielcach miałem takie problemy, a u siebie na moim, kurde, normalnie zachodzie, gdzie równe, piękne tereny, cały czas ma pod górę, czasem i z góry, ale przeważnie pod górę. Jadę, może się dotrę do domku, fajnie by było. No i mamy wypadek, niestety. A obok policja pilnuje wypadku, bardzo dobrze. No i co, myśleliście, że śpię już? Nie ma takiej opcji. Jest godzina 20:36. Młoda godzina, a my jesteśmy w najsławniejszej wiosce w całej tutaj okolicy i w całej tutaj chyba województwie. Ta wioska jest bardziej sławna niż Pruszków w Warszawie, uwierzcie mi. Są to Wiedźmice. Nie wiem, czy widać? Widać. Są to Wiedźmice. A dlaczego są takie znane i sławne? Bo jest tu jedyny w okolicach burdel. Dlatego są sławne. Jadę, nie wiem, czy ten burdel jeszcze istnieje, bo nie jeździłem tu już kupę lat. Może jeszcze stoi. Zajeżdżać nie mam chęci. Poza tym już kiedyś miałem okazję poznać to od środka. Zostało mi niewiele kilometrów. Nie wiem, ile jest do Płot z Wiedźmic. Wiem, że z Płot do Nowogardu jest 17 i z Wiedźmic do też będzie z 15 kilometrów. Tak mi się wydaje. A może, no może, myślę, że ogólnie 30 do domu. 30 do domu. 3,5 godziny mamy. Na 12 w nocy będę. Na 12 w nocy albo dalej. Zobaczymy, jak będzie z górkami. No jest Meksyk, jestem mokry, ale szczęśliwy. Jadę dalej i co? Trzymajcie się, na razie. No nie na razie, dalej jadę. Mamy ten dobytek rozkoszy. Działa! Bo starek jest pity, jesteśmy koło przystani zajazdu Europa. Jeszcze paręnaście kilometrów. Chcę zobaczyć, jak światła, jak samochód jedzie. Świeci, no coś tu mnie widać. Dodatkowo zrobiłem powerbanka. Kurwa, znowu to nie działa. Co za badziew, to nie mam pojęcia, o co tu chodzi. To chyba gdzieś zamokło. Kurwa, bez oświetlenia, to jakby z ręki, o. Ty załapało. No jeżeli by to tak cały czas świeciło, już dwa razy włączałem, także... No, łapie mocniej, słabiej, także... Nie wiem, o, już naświeciło się. Także coś nie bardzo. Kurde. No tak było dobrze. Lipa straszna. Nawet nie mam sensu tego włączać. Tam coś się rozłączyło, w tym nie ma żadnego oświetlenia. No ale zostało nieduże, muszę jechać. No miało być tak pięknie. Mamy noc. Ja jestem Może lampę się uda włączyć. O, włączyła się.
Ja z Fatusiem jesteśmy na takiej ławeczce, na takim zajeździe. Już nie tak blisko, tak blisko domu jednak, jest zbyt ciemno, żeby jechać tu dalej. Przy drodze idzie las, to tym bardziej ciemniej. Nie mam świateł żadnych, żeby się móc poruszać. Pierdyknie mnie ktoś i będzie finito, przed samym domem kaplica. Także co? Dupa. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Cały w smarach. O, tu można. No, robiłem to. Zasrane gówno. Cały jestem uwalony. Masakra. Normalnie masakra, wam powiem. Gorzej niż po wojnie. No ale no co? Takie życie podróżnika. Weźmiemy następnym razem. Bardziej będę już przygotowany na wszelkie rzeczy. A teraz to. Chyba sobie wyciągnąć piwór. Na tej ławce. Prasnę się na trawsko. Ale na ławkę. Albo na trawsko. Kimnę się do czwartej. Aż trochę słonko wstanie. Słonko wstanie. No i co? No i wtedy będzie widno, będzie można dalej jechać. Mnie będą widzieć i ja będę widział, gdzie jadę. Także do rana. A więc witam. Ja już jestem w domku, a stało się to za sprawą mojej ukochanej kobiety. Ponieważ gdy zadzwoniłem do niej i stwierdziła, że jestem 20 kilometrów, 20 parę kilometrów od domu, już nie chciała i nie pozwoliła mi w sumie zostać na tą noc, żebym nie mógł wrócić do domu. Przyczynił się do tego, jeszcze przyczynił się szwagier, który wpadł autem z przyczepką. Przywiózł mnie do domu. To koniec podróży. Jeszcze wam pokażę, jak to wyglądało. A więc ja na tą chwilę chciałbym w sumie zacząć od podziękowań. Przede wszystkim chciałbym podziękować wam, tym, którzy mnie oglądali, tym, którzy mnie wspierali, tym, którzy kibicowali, że jadę, że ci, którzy wierzyli, że dojadę, że mi się uda. Tym, którzy obserwowali cały czas na bieżąco, byli ze mną. Dziękuję wam bardzo. No co, od jutra trzeba zacząć normalne poszukiwania. Będą normalne filmy, tak jak zwykle były na moim kanale. Mam nadzieję, że będą teraz fajne, ponieważ pokosili fajnie pola. Jest gdzie chodzić. Nie będą to już place zabaw, nie będą to już plaże, chociaż nie mówię, że na plaże nie, ponieważ czekam właśnie na prezent od przyjaciela, który zaczął produkować sita i takie sito od niego w prezencie otrzymam w następnym tygodniu. Także będę z pewnością chciał je przepróbować, przetestować na plaży. No cóż, no dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za to wam wszystkim, że byliście ze mną, że oglądaliście. Za pomoc, którą dostawałem od was. Bardzo dziękuję. Tak samo chciałem bardzo podziękować firmom, które mnie wspierały. Jest to firma Rutus. Jest to firma Green Camo. Jest to firma Shadowdach. Tak samo chciałem bardzo z całego serducha podziękować grupom, które mnie wspierały podczas wyprawy. Jest to grupa Happy Hunting, jest to grupa Golden Monkeys, jest to grupa Pomerania. W sumie także duchowo i mentalnie wspierała mnie grupa PGP, którą serdecznie pozdrawiam. Czyli polska pozytywna grupa poszukiwaczy. O tak, chciałem powiedzieć. Pozytywna grupa poszukiwaczy. Bardzo wam za wszystko dziękuję. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się to trochę podobało.
dla mnie jest przygoda niesamowita. Podsumowanie wywiadów, które robiłem z ludźmi, które przeprowadzałem, rozmów, które przeprowadzałem, zostaną w najbliższym tygodniu wszystko zmontowane do kupy, powstanie jako jeden wielki film. Także tak to będzie wyglądało na dzień dzisiejszy. Przerwa. Muszę dojść do siebie, odpocząć. Fajnie, że już jestem w domu, fajnie, że jestem z rodziną, bardzo się cieszę. Bardzo się stęskniłem za nimi, oni za mną. Także tak to wygląda. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Zapraszam jeszcze dzisiaj na live'a o godzinie 20. Będzie taki live z podsumowania, będziemy mogli sobie napisać, porozmawiać o tym wszystkim, co tam jeszcze byście chcieli wiedzieć. Także mogę zrobić takiego live'a o godzinie 20 i wspólnie porozmawiać. Także rodzinnego takiego. Także zapraszam wszystkich. No i co? No, mam nadzieję, że na następnej wyprawy, że taka nastąpi. No i taka nastąpi z pewnością. Zobaczymy tylko kiedy i jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się, na razie, cześć. A na koniec chciałbym jeszcze zaproponować kanały, które ja oglądam. Są to kanały moich znajomych, moich przyjaciół, ludzi, których oglądam. Także polecam jak najbardziej.